Nieco ponad miesiąc temu przez miasto przetoczyła się dyskusja na temat nowego suwalskiego herbu, który został uporządkowany przez specjalistów zajmujących się heraldyką i po latach starań wreszcie zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znak nie wszystkim przypadł do gustu, niektórzy uznali go wręcz za brzydki. Do tego grona należy między innymi radny Jacek Roszkowski, który w swojej interpelacji skierowanej do prezydenta zażądał, by znak miasta pozostał w starej wersji, niezgodnej ze źródłami historycznymi i zasadami heraldyki, lub by został powołany zespół złożony z historyków, których zadaniem byłoby opracowanie zasad i wymogów, jakie herb powinien spełniać. Zdaniem radnego komisji winien przewodniczyć suwalski historyk Sławomir Filipowicz. Prezydent w odpowiedzi na interpelację radnego Roszkowskiego wskazał, że do chwili sporządzenia odpowiedzi nikt nie wniósł do nowego herbu merytorycznych zastrzeżeń znajdujących źródło w heraldyce czy obowiązującym stanie prawnym. Przeciwnie, nowy herb zyskał po kilkunastu latach akceptację Komisji Heraldycznej, akceptację wojewody i ministra spraw wewnętrznych. W zgodnej opinii fachowców, w tym również lokalnego, przywoływanego przez radnego historyka Sławomira Filipowicza, stary herb miasta nie zachowuje zasad i wymogów heraldyki oraz brakuje mu zgodności ze źródłami historycznymi. W ocenie prezydenta głośno artykułowane przez radnego oczekiwanie pozostania przy starym herbie czy tworzenie własnych zasad heraldycznych dla suwalskiego herbu jest nawoływaniem do działań niezgodnych z prawem. W czwartek odbędzie się w ratuszu spotkanie z autorem nowego herbu, który wypowie się na temat sugerowanych poprawek i ich zgodności z obowiązującymi zasadami. Do tematu wrócimy zatem w piątek.